Halo, Dexon! Dexon, mamy go! Mamy go! Udało nam się go złapać! Udało się złapać syna. Nice, syna Paliona, Boże, bzyka, mi się on ciągle myli. Bzyka, udało nam się go złapać, stary. Podejrzewaliśmy go o to, że rozwalał tam Palionowo. Jest złapany. Zanim jednak rozpoczniemy i tam pójdziemy po niego, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco z tym, co się dzieje tutaj na kanale, ponieważ odcinki są codziennie. Teraz już będą codziennie. Powracamy do daily, bo teraz przez weekend było lekko mniej, ponieważ byłem na wyjeździe. Nie miałem filmów na zapas. Przepraszam bardzo, ale teraz lecimy oczywiście z daily. Tak samo na plusie są odcinki daily z Robloxa, więc zachęcam bardzo serdecznie was do tego, żebyście tam wbili. Ja nie przedłużam, lecimy z odcinkiem. Pozdro. Dobra, Daveson, idziemy po niego. To jest zamkniemy go w więzieniu. W którą pułapkę go żeś wpakował? Mamy dwie. On złapał się w jedną i tą drugą, nie wiem, czy w ogóle ją pokonał, to ta druga to była ta za szeryfem, tam takie drzwi, co stworzyliśmy. To w ogóle wy tego nie widzieliście, widzowie, ponieważ to było robione poza odcinkiem po prostu, bo musieliśmy go złapać w jakimś odpowiednim momencie. Zastawiliśmy tą pułapkę na cały weekend i przez cały weekend się nie złapał. I teraz dopiero się złapał ten kurczę wariacik, ale złapał się w tą pułapkę koło jego domku, tą dziurę taką w dół, co wykopał. Dobra. Ale możemy przejść też koło szeryfa, ponieważ tutaj jest ta druga pułapka, ta awaryjna, która miała być. Ona była troszkę taka mniej oczywista, ale też była dobra, Ja muszę sobie trochę zmniejszyć render dystans, bo jakoś mi tutaj lekkie mam takie lagi. Ale dobra, patrz. Nie, no ta pułapka stoi nienaruszona, stary. To na pewno nie tutaj. No nie. Tak to by rozwalił, gdyby tu był. I patrz, tutaj się da, w ogóle patrz, że się w to... Patrz. Tak, ale to jest po to, że jak ktoś biegnie bardzo szybko, to wtedy nie. Okej, rozumiem, dobra. No ale to jest taka pułapka, wiesz, awaryjna, tak, tu była główna pułapka. Nie przekminiłem tej pułapki. I on się tu złapał, stary, dobra, chodź, lecimy po niego, ha! Dobra, idę, poka. Gdzie on jest? No, ty mnie budzisz, stary, a no, ale tu nie ma w ogóle wapa. Że on tu był! No, fajnie. Jakoś ja go tutaj nie widzę, stary, no czekaj, naprawdę, czekaj. Coś tutaj... Kurczę, gdzie tu rozlać wodę, żebym mógł wyjść, tu? No jak on stąd wyszedł, stary, tu nigdzie nie ma wyjścia. Nie, co to ma być? Nie, kurde, ty przyciągłeś tylko po to, żeby sobie zrobić ze mnie jakieś jaja, a teraz jeszcze sobie nie wyjdziemy. Nie, no nie robię, kurczę, Davison, z ciebie sobie jaja robić. Stary, ciebie no bo nie wiem, robić, no to tak wygląda. Jesteś takim jajem, że to... No ty, kurde. Nie, no kurczę, stary, musimy go znaleźć. Szukaj, Dobra, ej, uważaj. Dobra, ja ci powiem tak, stary, czekaj, trzeba by było przejrzeć... Ta, ej, widzę go chyba! Widzę go, dawaj za nim, trzeba go złapać w końcu, bo to już jest, tak, kurczę, gdzie jest twój wóz? Mamy go, dobra, nie uciekaj! Ej, kurczę, uciekał od nas, stary! Zatrzymaj się! Jak on nam zwieje, to jest koniec, stary! Zatrzymaj się, cześć, stary, gdzieś go? Gdzie tam jest? Dobra, widzę go, biegnę za nim. Dobra, mam go już blisko, stary. Dawaj, walimy go na dziurę, jak go spotkamy od razu. Halo, bzyk! Stój, bzyku, zatrzymaj się! Zatrzymaj się, nawet już nie próbuj uciekać. Co mu, mowa nie ma? W imieniu prawa rozkazuje ci się zatrzymać. Zatrzymaj się. Odwraca się jak jeszcze... No, chodź tu! Nie, zatrzymaj się! Kurczę, wpadłem pod ten! Złapiemy cię! Zatrzymaj się! Chodź tu! Zatrzymaj się, bo i tak nie masz szansy ucieczki! Jesteś naprawdę pojmany! Pojmany zaraz będziesz, bo zniszczyłeś cały kraj, cały świat! Gdzie on ucieka? Zatrzymaj się! Chodź tu, zatrzym się! Kurczę, jaki on jest szybki w tych drzewach! Kurde, ja go nie widzę! Jest koło swojego domku tu gdzieś! Idzie, tu krąży po tej dżungli, chcę nas zgubić w dżungli, stary. Jestem tuż za nim. Kurczę, zgubiłem. Czekaj, kurczę, gdzie ja wpadam w jakieś dziury? Dobra, mam go tu. Ty! Wpadł do tej pułapki! Dobrze! Chodź tu, Dexon! No do tej za drzwiami wpadł! Dobra, to jest twój koniec, bzyku! Nie rozwalaj tego! Wyrzucaj itemy! Wszystko co masz! Nie, wszystko co masz, wszystko, już w tym momencie. Dobra, już tutaj tak, łopata, tutaj to i jakieś drewno, to tyle, to już więcej nie mam żadnego... Killow, oddawaj Killow, masz w ręku, nie, widzę. Killow też? Oddawaj Killow. No nie, dlaczego muszę Killow? Oddawaj Killow, dobra, mamy to. A marchewkę też? No, z marchewkę to sobie już może stawić. Dejson, gdzie ty jesteś? Nie, ale czekaj, ale wypuść mnie. Biegnę po lasie, tak? Bo jeszcze go szukamy, tak? No nie, on już jest złapany. Wypuść mnie, szybko, wypuść mnie! Ja ci nie wypuszczę stąd, rozumiesz? Ale czemu? Ja czekam na Davesona, to jest twój koniec, idziesz, zamykam cię do więzienia. Zniszczyłeś pół Palionowa, zniszczyłeś cały domek Kloca, zniszczyłeś siłownię, zniszczyłeś fontannę. Nie, ja nie chcę słuchać twoich wymówek nawet, jesteś zamykany w więzieniu zaraz. Davesono, gdzie ty jesteś, ja potrzebuję twojej pomocy. Że tak powiem, jestem na drzewie. Ja jestem na drzewie, obserwuję go z wysokości. Gdzie ty jesteś? Ale ciebie na pewno...
Na pewno go chcemy zamykać, no patrz, no, tutaj, jasne, tutaj, że... podejdę troszkę bliżej, podejdę troszkę bliżej. Ja okay. Nie widzę cię nigdzie. Dalej mnie widzisz, patrz. Za tobą? O nie! Znowu jestem, o tam, o, tam. Nie, no, tam, widzę. No nie no, stary, musimy go zamknąć. Dam ci marchewkę. Nie przekupuj mnie żadną marchewką. Nie! Dawaj, zabieramy. Dobra, ja z nim porozmawiam. O nie, halo? Halo? Halo, Dave, dzień dobry, cześć. Prosta piła, trzy diaksy i wychodzisz. Co? Jakie trzy diaksy? Już, Dave, jasno. Trzy diaksy, ale ja nie diamenty? Mam trzy diamentów. Nie mam trzy diamentów. No ale to nie wyjdziesz, Krzysiaku. Idziesz do kicia. Bierzmy go, zamykamy go od razu. No jasno, że tam będziemy z nim rozmawiać. Tutaj to jeszcze ktoś go uratuje. Dobra, teraz słuchaj instrukcji. Wyjdziesz stąd i masz nie uciekać, bo inaczej od razu zginiesz, rozumiesz? Okej, dobra, ja jestem tutaj grzeczny, ja jestem spokojny, dobra. I powolutku przed siebie idziemy tam, w tamtą stronę. Proszę mnie nie bić, ja nie mam żadnych przedmiotów. Proszę iść w stronę więzienia, proszę iść tam, do przodu. Na shifcie, idziemy, na shifcie. Nigdzie nie ma. Dobra, już. Nie tak szybko, kochani. Na shifcie, skradamy się tam. Już, proszę tam iść. Gdzie ty kombinujesz? Powolutku. Nie tu, proszę iść dalej. Nie tu, dobra. Tam, w stronę więzienia, widzisz ten budynek? Już, do niego. O nie, ja dlaczego? A może tutaj? Nie, to jest twój dom. Nie. To jest twój dom, znaczy już twój, teraz okay. Już państwowy, już przejmujemy to. Co? Idziesz nie. Już tam, idziesz tam, szybko. Proszę bardzo, stronę Dave'a, ej! Nie, łaż do skrzynki, po się kurde spalę, po spalę. O, przestań, ale się no. Jara mi się gira. Proszę wyrzucić, co zabrałeś. Dobra, już ja tutaj zabrałem drewno i tutaj jakoś wiaderko wody, tylko już dobra. Dobra, kurczę, dup takie rzeczy bierze, już tam, w tamtą stronę. Proszę wejść. Tam przygotuj jakąś celę dla niego. O nie, proszę, tylko nie tu. Jakąś fajną. Ja nie jestem tutaj wchodzić. Już, proszę wchodzić, bo uderzę. Zasłużyłeś na to. Bo uderzę, już. Dobrze, ładuj się do celi. Nie, to jest za więzienie. Czemu ładuj nie, może nie tej, ona jest za zbyt blisko wejścia jest, mi się wydaje. Do tamtej, dobra. Ta jest też dwuosobowa. Tam. Tu, proszę, już. Ale ja nie mam ustawienia. Mnie to nie interesuje, że ty nie chcesz. Już jest na wchodzie. Właź do kicia. Chodź do środka, chodź do środka. Dobra, ale chwila. Ale, ała, przestańcie mnie mieć. O nie, nie szybko. Przestańcie, dobra. Nie, wypuśćcie. Dobra, mamy go zamkniętego. Prawie przyjdzie na łóżko, jesteśmy kwita. Tak. Nie, dobra, już tak, myk, dobra. Już kliknąłem. Bardzo dobrze. Nie kliknąłeś. Prawie przyjdzie na łóżko, bo widziałem. Nie, no kliknąłem, patrz. Myk, dobra, kliknąłem. Nie, proszę kliknąć. Nie kliknąłeś. Kurde, tam zaraz wejdę, to cię zdzielę. Proszę kliknąć. Dobra, jest kliknięte, jest kliknięte. Dobra, ja stary proponuję, żeby go teraz ubrać w ciuch jakiś dla więźni. Jak to? Masz jakieś takie więzienne ciuchy? Jasne, że są w tym, jak to się nazywa, tam na górze są. Dobra, co? Miodu mi daj mi miodu. Jakiego miodu? Wychodź, idziesz ubrać więzienne wdzianko, już, tam na górę. Nie, a jak to? Ja myślałem, że po miody. Na górę, już. Nie, no co? Jak to? Jakie wdzianko widzieliśmy? Tu, proszę iść, tu dalej, tu, na lewo, do wiadalni się ubierzesz, Co? Tu jest jadalnia, proszę tu wejść. O, zjeść torty, przyniesiesz, Dawid, ciuch? Niesiesz? Zanieś mu ciuch. Gdzie ty tam wchodzisz? Ty zjadam tort! No torta! Tu, już, tu, w tym miejscu, tu proszę, tu. Dobra, przepraszam, tu. O, rozwaliłem ten. Ja cię chcę, dobra, tu, czekaj, gdzie ty jesteś, Dave? Spokojnie, proszę. Cześć, szukam stroju. Jak szukasz stroju? Dobra. Szybko. No szukam stroju, no strój miałem przynieść, nie? No dobra, no to jak już masz, to zanieś, gdzie on jest? Ej! Co się stało? Spokojnie. Proszę tutaj odłożyć ten klocek, odłóż ten klocek tam. Nie, proszę, ja tutaj, ale jaki klocek? Odłóż to, tu jest dziura, nie było jej. No. Jaka dziura, jakie dziura? Proszę tu, proszę założyć strój, Co to jest za strój? Ale czemu one są jakieś takie kolczaste? Więzienny strój. Ale nie zakładaj go teraz, idziesz do celi, tam się przebierzesz. Nie, proszę, jak to, ale ja nie mogę, ale to nie jest mój rozmiar, no weźcie. Mnie to nie interesuje. Ziomek, nie bądź jak baba, facet, przyjdź do celi i tam to ubierzesz. Schodź na dół, po schodach na dół. Już, na dół. Już. Pakuj się do środka i to ubieraj. No, dobrze, ubrany. Mi się podoba, uważam, że idealny dla więźnia. Pasuje. Idealny dla więźnia. Powiem ci tak. Weźcie mi wytarcie. Ej, widziałeś to, jak się błyskło? Nie. A nie, to tak... Co jakiś czas tu tak migacz mi się wydaje. Jak to?
Wypuśćcie mnie, to jakiś... Dobra, nie wiem, nieważne, w każdym razie chciałem powiedzieć jedną rzecz. Zabralibyśmy cię na kolację, ale przed chwilą już owaliłeś jednego torta tam, więc już wystarczy, ci. Już, co? Ale poczekajcie, nie potrzeba ci więcej. Jest jedna rzecz, a gdzie mam się wysiusiać? Co no tam, walisz do gara, gdzie pijesz z niego pijesz. Co? Tu jest jakiś, ale przecież idę z kocioł, ja z tego piję. Hello? Dobra, no w sumie przeżyję, dobra. Kolego, co ty kolego robisz? Weź mnie, wypuść mnie, proszę nie bić, klawisza. Ej, dam ci diaksy! Nic mi nie dasz, znaczy, nie bój się, nie bój. Żartowałem oczywiście, żartowałem, Dobra, to szybko, to wiesz co, to... Dobra, Davison, czekaj, ty tu zostań, tak, Davison, zapraszam cię na rozmowę, on już jest zamknięty, trzeba obmyśleć, co z nim powiedziałem. Zapraszam tu, do jadalni. Tu trzeba w ogóle krzesła dokupić, bo krzeseł nie mamy, no ale to nie ma. Posiłkownia, To ledwo co to powstało. Dobra, Davison, mamy go, udało nam się. Ej, bo Mika... sama mi kamerka się ruszała, nieważne. Mamy go, stary, to już jest ten moment, w którym jest zamknięty. Już nam nie grozi, odpowie teraz za wszystko, co zrobił. Zniszczył połowę Palionowa, podsumujmy jego zniszczenia. Zniszczył domek Kloca, totalnie go już nie ma. Zniszczył siłownię, zniszczył fontannę. Po prostu niszczył jedną rzecz po drugiej, to mi się totalnie nie podoba. Zasłużył na miejsce, w którym jest i ja mam nadzieję, że odechce mu się takich tutaj lewych akcji. A ja wam tymczasem dziękuję bardzo za oglądanie, widzimy się na następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. Zapraszam na Plusa, tam odcinki z Dzień z Robloxa, zapraszam również do Dave'a i do Bzyka. Trzymajcie się, pozdro, pa pa!